tvpodkarpacie.pl. Cyfryzacja całej informacji medycznej, możliwość rejestracji elektronicznej pacjentów, przypominanie pacjentom o terminach wizyt drogą SMS oraz mailową to nie jedyne zalety wprowadzanego w Sanockim Szpitalu projektu o nazwie Podkarpacki System Informacji Medycznej. W perspektywie dla pacjenta będzie dużo łatwiejszy dostęp do swoich danych, będzie jego informacja powiązana we wszystkich naszych jednostkach, będzie do tego miał dostęp lekarz, a tym samym pacjent będzie mógł być obsługiwany kompleksowo, czyli w poradni będzie można zobaczyć, jakie leczenie było ordynowane rok, dwa lata, trzy lata wcześniej, oczywiście po odpowiednim czasie. Mając wszystkie dane w formie cyfrowej, można konsultować pewne przypadki, na przykład z klinikami. Na rzeczową część projektu realizowanego w Sanoku składa się 11 km sieci, 160 komputerów, blisko 90 drukarek, 5 serwerów i 2 informaty, które będą zawierały informacje o wszystkich usługach medycznych wykonywanych w szpitalu. Program gwarantuje naturalnie ochronę danych osobowych. Zakończenie jego wdrażania w Sanoku ma nastąpić we wrześniu tego roku. Czy to oznacza, że na dobre pozbędziemy się papierowych kartotek? Na dzisiaj trudno jest to określić, czy pozbędziemy się kartotek. Z bardzo prostego powodu. Ludzie są przyzwyczajeni do systemu informacji papierowej. Będzie to bardzo trudne. Nie mamy takiej konieczności jeszcze w tym roku robić tego. Natomiast wydaje mi się, że to pozbycie się kartotek i papierowej informacji nastąpi gdzieś mniej więcej za 2 lata. Sanocka część projektu kosztowała blisko 3,5 miliona złotych. 85% tej kwoty pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej. tvpodkarpacie.pl